Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was kolejny ze smaków z ankiety, która pojawiła się już jakiś czas temu. Są to Walkersy albo nasze Lacy Ruffles o smaku papryki. Ja jestem cholernie ciekawy, bo nigdy nie zdarzyło mi się tych słynnych, znanych amerykańskich Ruffles'ów jeść, a w końcu przyszła na nie pora. Wcześniej według ankiety zjedliśmy sobie wędzony ser od Lay'sów i od Top Chipsów było to chutney. Są to dwa poprzednie odcinki Daj Jednego, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany. Te przyprawy już się z nich sypią i rozsypują po całym opakowaniu. Zapach jest wyrazisty i mocno paprykowy. Z jakiegoś powodu mój nos jest oczywiście niezastąpiony i do głowy przyszło mi to, że pachną tak, jak smakuje wędzona makrela w puszce z sosem pomidorowym, albo po prostu jestem głodny. Same chipsy są strasznie grubaśne i wbrew pozorom i rozmiarom paczki nie jest ich tu za wiele, właśnie z tego powodu, że są takie grube. Smacznego! Słodko-paprykowa oczywiście, nie jest to papryka ostra, bardzo dobra jakościowo. Wydaje mi się, że różnią się mimo wszystko od naszej karbowanej lejsowej papryki. Powiedziałbym nawet, że smakują bardziej lejsami paprykowymi zwykłymi niż karbowanymi. Są tak grubaśne, że na pewno jesteście w stanie delektować się nawet jednym. Dużo przypraw. Aż muszę się powstrzymać i odłożyć, bo zaraz znikną. Jako że te Walkersy to amerykańska wersja naszych Lay'sów, to jeżeli chcecie coś podobnego dorwać, to najbliżej im będzie oczywiście do naszych Lay'sów paprykowych. Jeżeli chcecie kupić dokładnie te, to najszybciej dostaniecie je w sklepach online z amerykańską żywnością, ewentualnie w sklepach z żywnością świata. Ja swoją paczkę dostałem po raz kolejny od Tomka, tak jak to miało miejsce w przypadku Lay'sów z Taksów, także jeszcze raz dzięki. O, cudo. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, na razie. To masakrycznie dobre.